4 lata. Jedna rodzina swoja, druga rodzina była tu. Awans to jest awans, nie? Witam, nazywam się Dawid Byrski, jestem prezesem Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Miechów i zabiorę Was w podróż do ludzi, którzy historię znają od podszewki. Zapraszam. Jeżeli zacząć od początku, to pierwszym klubem w Miechowie była Sparta Miechów. Ten klub istniał do II wojny światowej. Po wojnie powstał drugi klub, Pogoń. Zanim połączyli te dwa kluby, Sparta była klubem, można powiedzieć, SB. Przed meczem, przed derbami, czterech zawodników Pogoni zostało aresztowanych, żeby Sparta ten mecz wygrała. Znikli, mecz oczywiście się nie odbył, bo nie mieli, Pogoń nie miała kim grać. Dwa lata później powstał pomysł, padła propozycja o połączeniu i w tym czasie właśnie powstał jeden klub Pogoń Miechów. Prawdopodobnie jeszcze jak pan Mrożkiewicz zbierał całą dokumentację, panie Krzysztofie, była prawdopodobnie Gwardia Miechów i Maccabi czy coś w tym stylu. Że to były właśnie te lata. Ale one nie były zgłoszone. Może nie były zgłoszone, ale on mi to, pan Mrożkiewicz, świętej pamięci, on mi o tym coś wspominał. Dlatego znalazł tą datę, 1922 rok. Była tam karta zawodnicza, która obecnie była w klubie. Została przekazana do muzeum na wystawę na stulecie klubu. Stefan, Syguła Stefan, tak. No najstarszy to do bo do. Najstarszy, no. No, 94 lata. Tak jest. Byłem wtedy, ja pracowałem w Odlewni w Hasznicy. No i tutaj w 87 roku byłem już na ręce, no i nie mieli takiego gospodarza, no. No ja się przyjął, no i tak byłem 16 lat tutaj. Nie, z początku to nie było ani koszarki, ani nic. Mandolina, kosa. No i wszystko brzegi to, no, ale jako linię wysypowałem i sprzątałem, no, nie tak klub wyglądał przed tym jak dzisiaj. Dzisiaj no to jest cycek. No ale to wszystko tu. Jak nie ma szmaru, to... W latach 80. już zaczynałem brać się za trenera. Tu była szatnia, na wprost jak tu jest blok, jedynka i dwójka, to była szatnia. Tam żeśmy się przebierali. Drewniana szatnia i była wozownia, czyli były cztery konie, no i, ale to pozostawało na, dalej na uboczu, ale ja tu uczęszczałem na treningi razem ze starszymi. Podawałem piłki, od tego się uczyłem. W tamtych czasach po wojnie wiadomo, że wszyscy, żeby grać, to każdy sobie musiał kupić ten sprzęt. Na wyjazdy to oczywiście każdy za swoje pieniądze jeździli czym się dało po prostu. Nawet i wozem drabiniastym, jak wspominali, jak gdzieś było blisko. Też taka ciekawostka jeszcze z lat 60., to ja już zaczynałem grać. Gdy były takie derby tutaj sąsiednie, Słomnik i Proszowice, to wierzcie mi, że w mieście nikogo nie można było spotkać. Wszyscy byli na stadionie. To były takie, taka tak zwana święta wojna. Święta wojna. Między właśnie Słomnikami i Proszowice. No, jeżeli już pociągiem nie mieli takiego środku transportu, jak wiadomo, autobusy przeładowane, pociągi i tak dalej, to tu przyjeżdżali na rowerach ze Słomnik. To były takie czasy, no, naprawdę, że miasto takimi było środkami wyróżnione. Transportu nawet kibice przyjeżdżali na mecze. A na różne są wspomnienia, były dobre i złe. Byli tacy zawodniki, tak, ojciec, Grzesiek, takie byli wszyscy chłopaki.
A z Krakowa przyjeżdżali, dużo z Krakowa przyjeżdżało chłopaków. No i ale oni mnie lubili, bo ja im zawsze jakiegoś kawoła powiedział to, haj to, joj. Albo herbaty jak jem zagotował, to garnuszki mieli. I tak, ja mówię tak, gorąco ta herbata, myśleli, że ja palcem patrzę, czy gorąco. Ale powiedziałem, palca nie umoczałem, tylko specjalnie tak. A oni mówią, o, bo palcem mocą palę, herbacie. Jak to można określić najlepsze wspomnienia? Najlepsze wspomnienia to były od samych 16 lat do samych 38 lat grania w piłkę. Był to zespół zgrany, tak samo jak i prowadzący działacze, trenerzy i całe wszystko, co było. No to była jedna rodzina, która wspólnie razem pracowaliśmy i graliśmy. Jedna rodzina swoja, druga rodzina była tu. Żona musiała wytrzymać te 18 lat beze mnie, bo wiadomo, praca, trening, mecz. No, no i się dożyło do dnia dzisiejszego i przychodzi się i się ogląda. No wiele tych pięknych chwil tutaj było, wiele, o wielu można by mówić. Natomiast no, trudno jest brać to jedno, jedyne, jednym z. O, to byłby pierwszy mecz w drużynie seniorów w wieku 16 lat w debiucie. No i bramka z naprzodem Jędrzejów. Pełne trybuny ludzi, no, niesamowita atmosfera. A na pewno kolejnym przeżyciem związanym z klubem to był słynny mecz. Dwa w zasadzie słynne mecze z Wisłą Kraków tutaj u siebie. I w dużej mierze ekstraklasowy skład Wisły Kraków i później z Krakowią Kraków też w składzie, której występowała prawie cała drużyna ekstraklasowych zawodników. Czerwiec, Mauro Cantoro występował wtedy. Kulawik, który notabene Ryszard Kazieczko go tam w przerwie do trenerowi prawdopodobnie, że on nie chce na tej pozycji grać, bo on z tym facetem to mówi, to sobie nie poradzi i tak dalej. No wynik, jeśli chodzi o wynik, to wygraliśmy z Wisłą Kraków 2-1, a z Pasami przegraliśmy 3-0. Pamiętam. Byłeś przy tym, tak, ja też. Przeciwko sobie graliśmy wówczas, no, także. O, ja już pamiętam, jak Krzysiek Młyński z lewej nogi wygrał mecz, dwa gole strzelił takie z wolnego daleka. Mało brakowało do trzeciej ligi, żeby Pogoń nie weszła, no, ale jakoś to tak. Mieliśmy trochę pecha, oczywiście nie awansując do trzeciej ligi, to byłoby to historyczne wydarzenie, no ale zajęliśmy trzecie miejsce na finiszu, no niestety nie udało nam się. No a to była jedyna okazja w tamtych latach właśnie, żeby w Miechowie była trzecia liga, bo Miechów naprawdę zasługuje na taką właśnie ligę. Za mojej kadencji to awans do okręgówki cieszyły mnie, bo awans to jest awans, nie? No, jedynie szkoda tego, że spadliśmy z czwartej ligi w 2003-2004 gdzieś tam. No, za moich czasów właściwie Pogoń Miechów grała w czwartej lidze. Dosyć dużo my właściwie z zawodników korzystali z Krakowa. I jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, nie narzekaliśmy w tych czasach. Mieliśmy bardzo dużo sponsorów i bardzo dużo kibiców było. Robiliśmy różne festyny tutaj, ażeby zarobić, bo była taka możliwość. Pogoń naprawdę się liczyła, graliśmy właściwie z Wisłą. Wisła, Krakowia, Karbarnia, Hutnik. Tam były jeszcze dwie, Klepardia bodajże i jeszcze jeden zespół. Chyba Wieczysta. Wieczysta, tak. To straszne, żeśmy im sprawiali lania. Z pięciu goli nie schodziliśmy z meczu. Wszystkie mecze żeśmy wygrali. Potem właśnie, jak już przeszli do grupy starszych, jeszcze starszych, chodziliście w lidze i tak dalej. Nie wiem, które to lata były, ale to już jak miałem jakoś 30 parę lat. Wtedy dostaliśmy reorganizację na przykład z czwartej ligi, spadliśmy i automatycznie stworzył się zespół taki młodzieżowy, który z naszych młodych juniorów weszło akurat 6-7 młodych juniorów i wtedy rok po roku my awansowali do czwartej ligi. I od tej pory my załapali się na czwartą ligę, do końca graliśmy już mojej kariery na przykład w czwartej lidze. No, tak, byliśmy bardzo blisko trzeciej ligi,
No ale Pech chciał, że mecz we Włoszowej, przegrali my tam mecz i szanse się skończyły. No trener, jako trener to najlepiej mi się Kordaszewski Michał. Był lubiany przez chłopaków i po prostu poradził coś z drużyną zrobić. No ale był króciutko. No obecnie Marcin Górka, widzę, że daje coś z siebie, żeby coś w tej Pogoni się zadziałał. Pamiętam, jak żeśmy tutaj szlifowaliśmy pod czujnym okiem właśnie trenera Nastarowskiego formę. Było właśnie dużo kolegów, z którymi mamy kontakt do dzisiaj. Na pewno każdy z nich coś dobrego tutaj wniósł, każdy starał się jak najbardziej mógł, bo i tutaj obecny Krzysiek Donabidowicz był prezesem i Krzysiek Tandos, Mietek Kądziołka, ale na pewno takim niezapomnianym człowiekiem, orkiestrą, który to był świętej pamięci Julian Łopata, który był trenerem, prezesem, ale myślę, że każdy z zawodników wiele mu zawdzięcza, każdemu tutaj pomógł w życiu nie tylko klubowym, ale też prywatnym. Myślę, że każdy z tych zawodników, którzy się przewinęli przez jego prezesurę, miło go wspomina i każdemu z nich coś pomógł. Także mi się wydaje, że tutaj no, przynajmniej dla mnie to był prezes, który tak najbardziej go zapamiętałem. No, przez tyle lat grania tych zawodników w Pogoni przewinęło się dość dużo, ale pierwszym takim zawodnikiem, który moim zdaniem miał pozytywny impuls na drużynę, był twój tata, Marek Bryski. Przyszedł, graliśmy w A-klasie, rok po roku zrobiliśmy awans z okręgówki do czwartej ligi później. Moim zdaniem to był naprawdę pozytywny impuls dla naszego klubu. To był człowiek, który był wielokrotnym strzelcem sezonowym w naszej lidze i bardzo, bardzo wartościowy zawodnik tego klubu. No i właściwie Marek Bryski też ściągnął Raczyńskiego tutaj z Wisły. No naprawdę w ten czas był bardzo mocny skład. To był najlepszy skład. Najlepszy skład z całej historii tego klubu. Graliśmy na poziomie czwartej ligi i tak jak tutaj Andrzej wspomniał, już otarliśmy się o tą trzecią ligę dawno. Chcę tylko powiedzieć, że to był czwarty poziom rozgrywkowy, czyli dzisiejsza obecna trzecia liga, nie? I te sezony praktycznie tak jak na dzisiaj, to jakbyśmy grali w trzeciej lidze, nie? Nie weszliśmy tylko do trzeciej ligi, ponieważ były wyjazdy dalekie i w ten czas samorząd za biedny był, żeby właściwie nas od strony ekonomicznej. No, trudno było. A wcześniej się wyjazdy były takie, że trzeba było na hotelu spać, prawdzie, jak się jechało gdzieś daleko i to były koszty straszne, prawda? Moim zdaniem wydaje mi się, że za naszych czasów była lepsza drużyna po prostu. Graliśmy w czwartej lidze z możliwością awansu nawet do trzeciej ligi. Nie ma tyle młodzieży, tyle dzieci, żeby po prostu później to wyżej szły i były nasze miejskie drużyny, nie? A drużyna około jest multum. 10 kilometrów inny zespół. No i po prostu ludzie uciekają gdzie indziej, gdzie nie trenują, że po prostu zagra i gra, nie? Za moich czasów po prostu ja wprowadziłem finansowanie klubu poprzez wpłaty na konto bankowe i z tego konta bankowego właśnie wychodziły różne faktury zakupu sprzętu sportowego w tym klubie. Ja miałem swojego zawodnika, którego opłacałem całkowicie z Krakowa, z Krakowi. Ślazik, który po prostu grał tu u nas przez parę sezonów i był całkowicie na moim utrzymaniu. Ja myślę, że władze Miechowa, bo może w nich uderzę, bardziej się zaangażują. Chociaż w połowie tyle, co w latach 69-80. To naprawdę żyli tą piłką. Te lata spędzone w Pogoni, a było ich trochę ponad 20 prawie, to był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu i
Poznałem tu wielu przyjaciół, te przyjaźnie trwają do dzisiaj i były to wspaniałe chwile. Chłopaki mnie lubili, ja ich też lubię, Leniogo. Nie narzekam na nie, na żadnego. Wiele rzeczy tutaj wspomina się mile i można by wymieniać tego całą masę, natomiast tak ogólnie mówiąc, można powiedzieć, że ta cała specyfika prowadzenia, czyli trenowanie, przygotowanie się do treningu, do meczu, jest to ekscytacja najbliższym meczem, treningiem, spotkanie się z najbliższymi kolegami, bo to tworzymy tak naprawdę swoją rodzinę, drugą rodzinę. Jak wspominam ten czas? No super było, naprawdę same miłe rzeczy. Współpraca z kolegami na boisku, czy współpraca z trenerami, jakoś nie pamiętam jakichś specjalnie przykrych rzeczy, czy tego typu spraw. I sądzę, że warto było być tym kapitanem tu i reprezentować barwy naszego miasta. Takim wspólnym mianownikiem była ta Pogoń, bo tutaj żeśmy się, można powiedzieć, poznali, ale to spędziliśmy bardzo się na zawodach szkolnych, międzyszkolnych zawodach się poznaliśmy. No i tak gdzieś tam się na tą piłkę nakręcaliśmy wzajemnie, no i spotkaliśmy się w klubie po prostu. No i tak lat to już ponad 30 będzie. Tak już tak zleciało. A nie widać. Tak. Mam takie bardzo dobre przeczucia, że zajdziemy daleko. Z tym składem, z tą ilością zawodników, z tymi umiejętnościami zajdziemy bardzo, bardzo wysoko. I wyjść w górę, w górę, w górę, do czwartej kiedyś jeszcze ligi chociaż. Za, dokąd, o, serduszko będzie pracować, żeby się cieszyć z tego, że ten klub coś osiągnął, no. Myślę, że w tym roku zrobimy ten awans upragniony do kręgówki i jakoś to pójdzie. Pogoni, no fajnie by było jakby gdzieś wrócić do tych wyższych lig, bo to wiadomo, dzisiaj napędza i akademię, i cały sport. Natomiast wiadomo, jest tu potrzebne przede wszystkim duże wsparcie miasta, bo bez tego w takich miejscowościach no niestety kluby nie są w stanie sobie same poradzić. No sam jestem wiceprezesem klubu Polonia Nysa, gdzie budowaliśmy to wszystko od podstaw i wiemy, jak jest potrzebne wsparcie gminy i tutaj apeluję do burmistrza, żeby na to stulecie klubu postarał się, zrobił wszystko, żeby wrócić do dawnych lat świętości klubu Pogoń Miechów, bo na pewno wszyscy tego oczekują i klub, który jest bardzo, bardzo znany na mapie Małopolski. Wszyscy tego życzą, a sobie i klubowi, sympatycy, na pewno awansu, ale niech ten klub też rośnie pod każdym względem i organizacyjnie, i sportowo, i gdzieś tam odzyskuje ten blask. Tego serdecznie życzę. Ja do szczęścia również dołączam. Życzę wszystkim tym osobom, które są u steru klubu, wytrwałości, siły, ludzi dobrej woli, żeby było wokół was jak najwięcej. Żeby klub osiągał sukcesy i tu ludzie z nim związani, żeby były pełne trybuny, żeby miasto Miechów mogło się cieszyć z tego, że Pogoń gra w lidze co najmniej czwartej, bo chyba tu jest jej miejsce, tak mi się wydaje. Spełnia marzeń panu prezesowi i całemu zarządowi realizacji planów, bo pewnie są takie plany. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki za waszą przyszłość. Zapraszam, urzędowo, dawaj! Thank you.